Zostań naszym patronem już dziś, link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni z serwisu Patronite, dołącz do nich i Ty. Siemanko, witam Was na kolejnej wyprawie. Jesteśmy, mój motor, w porzuconym domku. Maluczek. Oj. Ale to jest Armageddon. A i w opuszczonym domu sportowca nie dokończyłem, bo motor jechał. Warsztacik. Siedełko tutaj. Taki smaszek na wejściu. Wypruty, tylko nie wiadomo przez kogo. Silniczek jest, ale w środku go wypruli, nie? Tak? No, kokpit jest wypruty. Nie zaglądałem do środka. Ajajaj, nie ma nic? To lecimy dalej, jak nie ma nic. I jeszcze raz Wam pokażę, tak on się prezentuje. Chyba linia wysokiej napięcia jest zerwana, czy? Wisi, no. Wytrabo się obaliło, nie? Mocne. A tu chyba nie przejdziemy, co? Nie, przejdziemy, są drzwi. Dobra. Szareczka. A idę w prawo. Łazieneczka. Kalendarz z roku 2019. Tam jest jakieś przyjście? No jest. O. Boombox. Straszny Armageddon jest. Co? Straszny Armageddon jest, nie? No nie wiem dlaczego taki Armageddon. Dwa 2020. Władysławowo, Lądek Zdrój, Czeska Republika, Roma i Pansil, magnesy. Zamrażalnik pusty i w środku też pusto. Soda się zachowała. Nalewka bursztynowa jeszcze się zachowała. Kolejny kalendarz 2020. Cygareszek. Obrazy święte. Plakaty. Szafeczka z telewizorem. Pieniążki w obrasiku. Suwit się sypie. On już leci. Trochę leków. Olfen, leki przeciwbólowe. Przeciwbólowe, no? Tak. I Siemens. To jest więcej jeszcze ich. Rimal, nie Rimal. Neda. Nie znam tych leków. Dojelitowe. O, tak. Najgorszy scenariusz. No, dokładnie. O, te klauny. Co straszą. No to alkoholów było. Nalewek, nie nalewek. Strasznie dużo. Książki. Obrusik. Bardzo dużo rzeczy się zachowało, jak widać. Jeszcze portfelik. Nikole. Zabawki. To kolejna. Owszarek. Jest zdjęcia przyrodnicze. To jest w tych słoikach. Cebula. Szafa z ubraniami. No, jest sporo tego. Kolejny zegarek, jak wysoko powieszony. Idziemy dalej do kolejnego pomieszczenia. O, z tej strony kuchnia. Zaczęliśmy tutaj. Spalka. To ja się pokazywałem już, nie? Garnitury. Pełno pasków do spodni. Rowerek widzę tutaj. Się zachował. I karantansik. I pełno słoików w nim. Aż się wypycha. Mamy kolejną szafę. Szafeczkę taką, no. I schody do góry. To strych mamy. O, strasznie dużo tutaj jest. Proszę. Klawiatura. Wózek, spacerówka. Dzieciaszka jeszcze. Kranko się suczy albo wisi. Kolejny wózek. Telewizor Neptun. myślicie. Nie ma tu firmy napisanej. Może z drugiej strony. Nie, bez tyłu była napisana pewnie. Kolejny rower. Takie łóżeczko małe, metalowe. Pewnie to jeszcze dla dzieciaszka jakiegoś. Tu taki piękny wózek. Zobaczcie. Ten już ma swoje latka. Oj. Nie ma nóg tu stawiać. Tyle tego jest pod nogami. Prawie. Fajny wózek tam jest. Tu też był. Tam też? No. I zobacz sobie. Czekaj. Tu też. Kosiarka nawet. Kosa. Mega. Rowerek jeszcze dla dzieciaczka. Mały składaszek. I szafa. No tutaj chyba to są te lampy od tego malucha, co? Co tam jest? Co widzieliśmy? Unitra. Wygląda mi to na tak, jakby na taki nie radio, a głośnik bardziej, co? Co się podłączało, głośnik ciszej i można było ten mówić. To jest siadełko od motoru. Chyba tak, ale nie jestem pewny. No tutaj mamy mieszadło, tak? Tak. Mieszadełko. Aż nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale tak ja to na to mówię. A tu już jesteśmy na tyle. Tu gdzie byliśmy przed chwilą. To też jakiś stary był rower. Bagażnik został. Kołpaki. Dobra, idziemy dalej, ale tu jest pajęczyn. Tą lampą wam macham, co? Bo staram się pod nogi trochę patrzeć. Tyle tego tu jest. Dobra, zejdziemy na dół. Jeszcze, bo nie wiem, czy byliśmy wszędzie na dole. A nie, jeszcze nie byliśmy tam chyba. Na prawo nie szliśmy. To jest nasza łazienka. O, ale grzyb tu jest. Strasznie. Patrzcie na sufit. Strasznie to wygląda. Tu jeszcze nie byliśmy. No to drzwi. A się otworzyć? Niby się da, niby się nie da. pięknie próbujemy, żeby nie rozwalić. Zobacz, od alkoholu, buteleczki. Tutaj z piekarnikiem, co? Taka wysfalka. Tu z piekarniczkiem. A tu kucheneczka gazowa. Suszarka. A tu jest tylko pokoik, tak? Nie, jeszcze tam jest. Było zapadnięte. A to jest 2003 rok akurat na kalendarzu. Tu 2007, tam 2005, 2003. Ale chyba mieliśmy 2020 ostatni, jak się nie mylę. Tam w kuchni. Zawsze taka półeczka z lekami tam. Pod okienkiem. Tu szafa z ubraniami. Cała w pleśni. Spróbujemy tutaj może się dostać, co? Ale zawsze co tu się dzieje. Idziemy tutaj? Chyba się nie zarwie, co? Czekaj się. Jest ok. Ale w noc nie gryzie. Nowe skandale. 11.93. Bez osłonek 3 500 zł. 13 marca 1993. Gazetka. Skowska. Nie? Nie. No też tak podczas wejścia, tylko tu jest dziura, nie? Uwaga. Wiadomo, dzisiaj wpadłem. Kredenci. Kiedy tu przeszłeś? No tędy, tą deską. A, okej. Okay. No. Kolejny kredensik. Lodóweczka. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale... Ale? Ale pamiętasz, znaczy pamiętasz, na jakichś tam filmach były... No... Te... Medale. No, nad łóżkiem wisiały. Medale nad łóżkiem wisiały i nie ma. Zauważyłem, że pusta jest. A który to był pokój? To idziemy jeszcze raz tam zobaczyć, ale nie, nie było. Bo kiedyś widzieliśmy ten domek, ale tu jeszcze były medale. Zawsze przedłużasz. Były medale w tym domu. Nad łóżkiem. Ale my chyba ich nie widzieliśmy. Teraz zobaczymy, czy są. Czekajcie, to jest to. I to jest pokoik. Tak, medale musiały tutaj wisieć, bo tutaj gwoździe zostały, a medalów nie ma. Nie pamiętam, na jakim filmie to gdzieś widzieliśmy z urbexów, albo zdjęcia, że jeszcze medale były. No ale niestety nie ma, bo tam w pokoju raczej nie. Zamiast eksplorować, to się boją w odkrywców, nie? Co jeszcze go nie ma? No nie. To musiał być. Dobra, słuchajcie, nie zawracam wam głowy już. Wszędzie byliśmy, zwiedziliśmy całość chyba. Tak na szybciutko. Widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie. Kto nie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Zostawić łapkę w górę, komentarz też mile widziany. Trzymajcie się, do następnego. Do zobaczenia, pa, pa, heja.